ważne w tej opowieści jest to, że Tomek żyje jak normalny chłopak, ma prawdziwe, normalne dążenia, marzenia, ambicje. I jeśli opowiedzieliśmy o tym, że Tomek jest aspergerowcem, to tylko dlatego, żeby pokazać innym, że z tym się po prostu żyje. Żyje zwyczajnie. Jest bardzo dużo metod, które się stosuje przy tej chorobie, od takiego treningu słuchowego Tomatisa przez biofeedback. Niestety ja nie ale tak, żeby biofeedback. Nie lubiłeś biofeedbacku, to tak. Prawda, ale tak, żeby wziąć różową tabletkę i poczuć się lepiej, to nie ma. Ja powiem, że mi się to dużo nie przeszkadza i tak dalej. No, no może no, było to trochę trudno, jak byłem trochę młodszy, no bo zdarzały mi się chwile, że się pobiłem z kimś, albo że no, miałem słabą ocenę w szkole, albo no... Trudno ci było mieć trudno. Przyjaciół, prawda? Tak, no, ale no, moi mamy przyjaciel, który no, jest, można powiedzieć, że jest lekarzem, powiedział mi, że to będzie powoli znikał, kiedy będę rósł i tak dalej. No i jak będę trochę starszy, no, można powiedzieć, że będzie trochę lepiej. No i w ogóle... Przestaniesz jakby no, mieć z tym problem, prawda? Ta choroba mi dużo nie przeszkadza w życiu, no i niektóre osoby pozytywne na ten temat mówią, że to nie jest znaczna choroba psychiczna jak zespół Downa albo coś w tym stylu, tylko to są, jak to się mówi, bakterie w głowie, że trochę przeszkadza, no ale z drugiej strony jest okej, no i są też rzeczy, których no, zdobyłem w życiu dzięki tej chorobie i tak dalej, więc no jestem z siebie dumny. Mogę wymienić osoby, które na to choruje. Richard Branson, i który jest głównym szefem firmy, w której mój tata pracuje, Virgin Atlantic. On, z tego co słyszałem, skończył szkołę, jak miał 16 lat, czyli no, gimnazjum w Anglii. I nie zdał nawet matury. No, nie zdał A-levels, jak to nazywają w Anglii. No i teraz, no, ale tak jego rodzice wiedzieli, że on albo któregoś dnia będzie milionerem, albo będzie siedział w więzieniu całe życie. Ale jednak... No, na szczęście to pierwsze się udało. Tak, pierwsze się udało. Na razie dążę do tego celu w szkole, żeby dostać się na Politechnikę w Rzeszowie. Na początku zacząć od stewarda lotniczego, no i potem iść na studia i stać się pilotem jak mój ojciec. Zastanawiam się też nad tym, żeby śpiewać, bo chodzę też na lekcje śpiewu, no i śpiewać, no właśnie mój idol to Dawid Kwiatkowski, już 4 lata jestem z nimi, z jego fanami. No jeżdżę na obozy z nimi i tak dalej, no i od niego właśnie biorę przykład w takich sprawach. Albo grać na fortepianie, no bo już 6 lat gram, 7 już powiem nawet, gram na fortepianie, no i całkiem mi nieźle idzie. Czyli są szerokie plany. Są szerokie plany. No mam nadzieję, że jeden z nich się uda.